Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, Robin z tej strony, a oto kolejny odcinek Legend of Asun. Cześć Twojanki, tam jakieś nadgryzione ścierwojady widzę. O, to tak solidnie, na szczęście nasze snajperskie umiejętności pozwalają nam całkiem szybko, sprawnie się ich pozbywać. Na szczęście ten postanowił zacząć jeść swojego kolegę, więc chociaż mieliśmy szansę, że no nie dostaniemy strzała. I w ten sposób biegniemy, moi drodzy, do przodu i mamy ważną rzecz do zrobienia, bo musimy dostać się z powrotem na bagna. Tam wykorzystamy nasze 10 punktów nauki, które żeśmy zdobyli. A ogólnie tutaj jeszcze, jak widzicie, bujam się po lesie. Jesteśmy w tej okolicy. Dostałem też od was cynk, gdzie można znaleźć tego klawa, całego cwaniaka, ziomala, który no, nam tutaj cały czas wisi zadanie z nim związane. Świetnie. Nie wiem dlaczego, ale sarny mają jakąś tarczę antystrzałową, że dopiero chyba za trzecim strzałem w nie dopiero coś wchodzi. Przyzwanie wilka tu sobie leżało. Całkiem fajne. Wiem, że dosyć ciemno pewnie macie, ja również, więc czy ja mam na przykład zwój światła? Mam ich 13, to chyba dobry moment, żeby wykorzystać chociaż jeden z nich, bo naprawdę ciemnica okropna. Więc, o fajnie, to super, że cokolwiek się stało. Halo, światło? Czy możemy? O, dziękuję, idealnie. Szkoda, że dopiero za drugim się odpaliło, ale ważne, że się odpaliło w ogóle. Więc cokolwiek będziemy widzieć teraz, prawdopodobnie nie wpadnę na jakiegoś cięstwora, jeśli miałbym to zrobić. Czy tu będzie więcej stworów? Widzę topielczyki, że tu się kręcą, młode topielce. Młode topielce to fajne są, ja lubię. Sporo expa, a dodatkowo jeszcze z nich wpada zawsze szpon, skórka, te sprawy. No ale tutaj okolice... Dokończymy zwiedzać i tak się zastanawiałem, że jeszcze dzisiaj byśmy mogli spróbować się z tym klawem znaleźć i zmierzyć z nim. Wydaje mi się, że całkiem spoko by to było. Cześć ścierwojadzie, oż ty kurde, ciężko cię trafić. Na szczęście trafiłem jego zioma gdzieś z tyłu, tylko tutaj teraz nie wejdę na ten. Wpadłem do rzeki i nie wejdę na, o właśnie, na drugą stronę. Kawał drogi musiałem nadłożyć. To oczywiście itemy, które są schowane pod ziemią. No i tak, dzisiejszy odcineczek taki. Zaczynamy jeszcze troszeczkę z widzankiem. O, cześć topielczyku, ale żebym na ciebie wpadł. Czekaj, ziomal. Nie, gryź mnie, bo i tak już mam mało HP. Ale tu fajnie, dużo rzeczy jeszcze. Dużo zielska i dużo expa. To najważniejsze dla mnie w sumie. Chociaż nie wiem, po jaką cholerę mi aż tyle tego ziela. Właściwie to zastanawiam się, czy twórcy specjalnie dali tyle zieleniny, żebyśmy zbierali? Bo tak nie widzę zastosowania większego. Super, że strzelam w jednego, a trafią w drugiego ścierwojada, nie? To jest najlepsza rzecz w tym wszystkim. Dobrze, ścierwojadki, dawajcie. Szkoda, że z was nie ma niczego więcej. Także... Gdzie będziemy kontynuować wątek główny, więc myślę, że to fajna rzecz, więc zostańcie na dłużej. Jeśli nie macie żadnego piciu ani jedzonka, to zaopatrzcie się, bo możliwe, że to będzie kolejny długi odcinek, a warto by było, wiecie, brzuszek pełny mieć, dobrych rzeczy, a dodatkowo dobra, ciepła herbatka. No niestety w tym tygodniu zapowiadają roztopy, że zima chwilowo w odwrocie, więc no ta chlupa i ta brzydka pogoda, to wiecie, nie zachęca do wyjścia z domu, więc tym bardziej zachęcam do zostania i pooglądania odcineczko. Nie ma to jak autoreklama szybciutka, ale tak, no ja tutaj o goblini jagody sobie zbierzemy, zobaczcie, więc jednak warto czasami pobiegać po lesie i pozbierać trochę syfu. Chyba już więcej rzeczy nie ma sensu tutaj zgarniać. Ostatnia dawka serafisów, ostatnie dwa ścierwojady i lecimy na tego całego klawa, którego kloła, klawa, jak on tam, jak zwał, tak zwał. Weźmiemy go, pozbędziemy się i później już bagna, lecimy z tematem. W ogóle ciekaw jestem tych bagien, tak bardzo mnie tam braliście, wiecie, tak mnie tam dokręcaliście, że Rubino, dawaj na bagna, bo będzie zajebiście. W ogóle tam się działo. Okej, słyszę jakiegoś dzika. Zróbmy F5 w ogóle, bo ja też mniej niż połowa HP, a sobie tak poczynam w tym lesie po ciemku. Dobrze, żeśmy odpalili tego, chociaż odpaliliśmy sobie tego światełka troszeczkę, bo inaczej to było krucho z tym. O, cholera, jeszcze jeden bydlak! Ale wyleciał zza drzewa. Nie spodziewałem się, że będzie z kumplem tutaj chillował pan dzik. Ja jednak dwa dziki. Trzeba uważać. No właśnie, widzicie sami, że tutaj tej zieleniny, tego wszystkiego bez przyspieszenia to byśmy, kurczę, mało co tu zebrali pewnie. O, kolejne dziki. Rany, ile w tym lesie jeszcze tych bydlaków biega, no. Dobrze, o, przyleciała strzała przez dzika w ogóle, to też świetne. Ale z dzików skórki i te skórki chyba też można po dobrej cenie sprzedać. Dobra, wydaje mi się, że chyba już więcej nic tu nie będzie ciekawego, nie? Tu już rzeka zakręca, a my już chyba w tej okolicy żeśmy biegali. Więc ostatnie itemki, które możemy zebrać i biegniemy. W sumie akurat dobrze chyba w tę stronę i tak miałem się udać, bo tam do tego klawa... Kloła, czy jak mu tam tutaj wypuściłem strzałę? Tak, okej. Okay. No wiecie, strzały się przydają. O co, żeśmy nakupili ich sporo, ale szybko niestety je tracimy. Dużo ich spada nam. Wejdźmy jeszcze tu, zobaczmy. Cześć Rdeściku i mapa podpowiada nam, że... no w sumie okej. Okay. Możemy biec cały czas
prosto. Można było się też przeteleportować. O nie, akurat się, kurczę, schowało światełko. Teleportacja nie byłaby taka zła. Pod czwóreczką mamy jej sporo. Na farmę Karla i tak się muszę dostać. Niestety many mi brakuje. Jestem rozczarowany. Mam 383 serafisy. Wy to widzicie? Co to jest? Jakaś, kurde, chora ilość. Nie, no serio, ta gra jest straszna. Oni tutaj tyle pakują. Ja nie wiem, mi się wydaje, że twórcy gry to sobie wzięli... O nie, to jest ten ziomal, co mi chciał obić mordę. Ukradłeś mi owce, uważnie ci się przyglądałem. Zapłacisz mi za to, bo... Bo co? Bo sam sobie je wezmę. Nie... A, mogę ci zapłacić? Dam mu 50 roperii za owce. To będzie 50 roperii, proszę, to dla ciebie. Dzięki, nigdy więcej tego nie rób. Okej, okay. Mówi, co coś nazywa królewiak. 10 ekspa w ogóle dostałem jeszcze. Oczywiście, że tak. Najlepsze piwo w okolicy. Wiesz, gdzie je dostać? Czemu nie spróbujesz szczęścia u Norberta? Ma knajpę zaraz za naszą farmą, trudno ją przegapić. Okej, u Norberta królowiaczka można dostać. Spoko, tam miałem dla kogoś załatwić to piwko. Do rana się prześpimy, żeby w ogóle cokolwiek widzieć i pobiegniemy, spróbujemy pozbyć się tego Banjora. Piwko też by można było, bo to królewiak, co to było? Sontril poprosił mnie o znalezienie 10 kufli królewiaka. To bardzo rzadkie, dobre piwo, które podobno można dostać gdzieś w okolicy. Pasterz Patryk polecił mi udać się do knajpy Norberta. Dobra, spoko. Odwiedzimy Norberta i zgarniemy piwo, ale najpierw spróbujemy zgarnąć bandyckie szumowiny z tego lasu. Jo, co to za... A, tu winko stoi. To nie będę może okradał moich ziomali. Tam coś widzę, że było. Ja tu już widzicie, wyniosłem cały las. I teraz, żeby nie przegapić. Wolny obóz w lewo, klasztor w prawo, Asun w lewo. Chyba tędy jeszcze. Bo pamiętacie, była taka jaskinia, w której biegał ten goblin szkielet. I ja się przestraszyłem go troszeczkę, no bo jednak szkielet goblin to średnia zabawa. A czekajcie, to jest knajpa, jak się nazywa tutaj włodarz, główny ziomal? Wykidajło, siema, Josper. O, czekajcie, włączę tego lokatora, bo nie widzę nic. To jest Morgana knajpa. Zobaczmy, co Morgan ma. Pokaż dania. W ogóle tutaj muzyka jest śmieszna całkiem. To jest zwykłe piwo i jakieś sznaps górski, dobra. Znaczy nie miałem, nie, akurat ja miałem poczęstować teraz ludzi w mieście piwkiem, tylko jakoś tak średnio mi idzie to częstowanie. Ale dobra, to inny ziomal był, do którego muszę się udać, a tutaj jak sobie pobiegniemy i się dobrze o, wilczki! Jak to, jeszcze? Chyba musiał się zrespić, bo ja tutaj przecież wycinkę robiłem niezłą. Tak, zwykły wilczek, świetne, dobre, strzały mi wychodzą, super, więcej. No rany, 4 strzały na głupiego wilka, no, mam 50% włóki. To z takiej odległości to powinien każdy hit wchodzić. Ej, ej, ej. I... O, czekajcie, chyba dobrze, nie wiem, czy dobrze idę, ale coś tak... Coś mi tak szumi, świeci i w ogóle... Znaczy, podejrzane jest to, że te serwery tu w ogóle stoją. Zobaczmy na mapę. Co ty gadasz? To tutaj? Nie, to bardziej w stronę klasztoru powinienem się udać. A my chyba tutaj żeśmy biegali. To skąd te ścierwojatki się tu wzięły? Zobaczmy. Lokator mówi nam, że chyba tu byliśmy, bo żebym wyczyścił cały las. Ale chyba na dobrej drodze jesteśmy. Jak sobie pójdziemy tutaj. A wiecie co? Jeszcze jedna rzecz. Bo chyba jak przebiegaliśmy... A nie, myślałem, że tutaj na tych belkach coś leżało. Tak jak montowałem odcinek, to akurat przewijałem, sprawdzałem, jak to tam wypadło. I właśnie wydawało mi się, że na którymś moście na dachu coś mogło leżeć. Ale na tym akurat nie. I gdzieś tutaj, nie tutaj, jeszcze dalej, będzie ten szkielet goblin. O, już go słyszę, gnoja parszywego. On gdzieś tam na... One siedzą tam na dole. Problem jest tego szkieleta to, że on jest twardym skurczywąsem. Bo jest szkieletem goblinem i one są mocne. A gdybym ja sobie przyzwał coś, czy ja mam w ogóle jakieś swoje przyzwania fajne, bo wiecie, na magią dobrze się działa. Też mamy szkieleta goblina. Mamy zębacza. Tylko czy zębacz, to jest przemiana w zębacza, ja wolałbym przyzwanie. Czy bym sobie przyzwał szkieleta i poszedł na szkielety, to czy razem z moim szkieletem damy radę szkielety pokonać? Może jest na to szansa. Przyzwijmy sobie jednego i zobaczymy sobie... O Boże, co jest? Nie! No akurat! Co ty tu robisz, gnoju? Emanuel, w ogóle ty parszywy wagenido, czemu tu w ogóle? Co ty tu robisz? No nie! I mi zwadował w goblina, gnój, kurde, kulą ognia. Emanuel, ty... No, dziadu. Ja nawet nie wiem, kiedy się zapisałem. Czekajcie, zrobimy jeszcze jedną rzecz. Zrobię najpierw zapis, a później szybkie wczytywanie i zobaczmy, czy ja się zapisałem, zanim przyzwałem goblina, bo mam nadzieję, że to zrobiłem. Ale Emanuel, jakie w ogóle idealne wyczucie czasu, no. Jaki gnój, zabił mi goblina. Nie, moje 75 złota, nie oddam tak łatwo. Na pewno się zapisałem, na 1000%. Jestem pewny. A, dobrze, czułem. Manuel, ty piczko wredna, co ty tu robisz? Ty się tak bujasz po rejonie, tak po prostu sobie? Czy co tu się dzieje? Skąd ty się wziąłeś? Czy ty masz jakieś fajne czary? Kula ognia, ale ona wymaga giga dużo many. Koszt many minimalny 40, to nie jestem w stanie tego skastować. Masz jakieś ogniste strzały? Kurczę, masz tego gobliniarskiego? Byśmy sobie jeszcze wzięli jednego?
albo ze dwóch, nawet 75 zł, a wezmę, bo akurat takie ziomalki są fajne. Dobra, Manuel, spieprzę mi stąd, bo mi kurde psujesz plany. Ej, ale Manuel by mógł mi pomóc, jakbym wyciągnął goblin, to on by mi je pomógł zabić. Co prawda ekspa stracę, ale z drugiej strony kurczę fajnie. Dobra, na razie olejmy. Ładujemy szkieleta gobliniarskiego. Dawaj goblin. Goblin versus goblin. Jo, jedziemy, malina. Pięknie. Myślę, że damy radę. Oj, nie wiem, czy damy radę. Dobrze. Gorzej, że mojego goblina biją też inne gobliny. Więc to jest troszeczkę przypał. Dobrze, ładujemy. Który jest frajer teraz? Tego ładujemy. Dobrze. Elegancko. Widzicie? Też gobliny nie mają szans. Co prawda trochę mnie obiją, ale razem z moim ziomalem tutaj wytniemy te parszywe gnidy. O, pięknie! Ten goblin nawet nie wie, kogo atakować. Zajebiście, ty, ale to poszło lepiej niż myślałem. I mój goblin jeszcze żyje. To jest super rzecz. Dobra, bierzemy kości udowe, goblinowe i inne jakieś dziwne. I wchodzimy sobie tutaj. Pełzacza słyszę. A gdzie tu pełzacz, cholera jasna? Dziwne rzeczy się dzieją. Słyszałem pełzacza, nie ma tu pełzacza. Mamy tu za to dużo fajnych fantów. Zardzewiałe jakieś pierdółki, ciemne, różne i w ogóle. Ale ty, ja tu słyszę pełzacza. Dlaczego? Skąd tu pełzacz? Przecież tutaj nic nie ma. Dalej. Nie ma tu przejścia. Na górze sobie pełzacz pełza? Czy co tu się wydarzyło? Nie wiem, ale goblin mi się przydał. Na pewno pomógł mi dużo. Ale tutaj pełzacz gdzieś jakiś siedzi? No słychać ewidentnie takie, jakby wiecie, syczenie. Dziwne rzeczy tu się dzieją. A, i chyba tu jest ścieżka do tego klawa. Wiecie? Bo też, że się mi pisali o tym, że właśnie, że ten klaw będzie siedział w okolicy, tylko że do niego prowadzi taka ukryta ścieżka. I to jest bardzo możliwe, że to ta ścieżka, którą właśnie podążam. Chociaż nie wiem, ale liczę na to, że tak, że to tu gdzieś. I okej, tu można się wspiąć jeszcze wyżej. Tam są jakieś ruiny, jest duża szansa, że to właśnie tam muszę się udać. Niestety mój goblin został na dole, raczej wątpię, żeby hycnął sobie tutaj. Wyleczmy się troszkę, jeśli rzeczywiście mają tu na mnie jacyś bandyci czekać, to wolałbym jednak nie iść tam taki goły i wesoły. Eliksir życia, wypijmy go sobie od razu, 320 HP, od razu przynajmniej to wygląda. Walniemy sobie jeszcze 50 i hop, sejwika zrobimy i bandytę wyklepiemy. Nie no, super, kurczę, na razie dobrze to się zaczęło. Oby tak dalej i zobaczmy, czy tu rzeczywiście będzie jakiś... Tak, siedzi jakiś człowiek, zobaczmy. Bandyta. Czy ja mogę go zacząć już do niego strzelać? Wydaje mi się, że bandyci nie będą chcieli ze mną rozmawiać. O mój Boże, właśnie się jakaś mała armia odpaliła chyba. Zobaczmy, dobrze, pierwszy już padł. Widzę tam w oddali. O, biegnie na mnie jeszcze jeden frajer. O Boże, jeszcze dwóch. Dobra, o, będzie ciężko, ale może damy radę. Kolejny poziom wbity. Niestety potykam się o własne nogi. Oj, 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 dawaj. Ładujemy frajera. Jeszcze bandyta. Dobrze, na razie mam całkiem niezłą ochronę, więc nie robię mi dużej... O! Wysnajpił mnie! O kurde! Ale gościu! Mają jakiegoś zajebistego łucznika lepszego ode mnie. No nie, kurde, ja to jestem najlepszym koksem. Ale już było blisko. Muszę się schronić lepiej przed strzałami. Ale kurczę, ty, ale musi mieć zajebisty łuk, skoro zdjął mnie na hita, chłop. O, to się jaram. Jeśli mają takiego koks łucznika, to będzie super. Jeśli rzeczywiście tam ktoś jest, kto mnie zdjął, on mnie zdjął chyba ze 140 HP na hita. Więc to będzie dobry łuk, coś czuję, z bandyty. Próbuję tam strzelać, ale nawet nie wiem... O, dobra, trafiłem. Teraz byśmy mogli, wiecie co, cofać się delikatnie, tak żeby nikt tu nie podbiegł bliżej za bardzo do mnie. Musimy uważać na tego strzelca. Na szczęście pierwszy już chłop spadł, ale słyszałem, że wyciągają broń, tylko że na razie nie widzę, żeby ktoś na mnie szarżował. To jest dosyć podejrzane. Czemu nikogo tutaj nie ma jeszcze? Okej, teraz słyszę frajerów. Skąd wy biegniecie? Gdzieś tam... O, biegnie, dobra. Biegnie ziomal. Łysy, siema łysy, co u ciebie? Mam nadzieję, że wszystko źle. O, pięknie. Idźcie też, kurde, pyk. O nie, przeleciało przez niego, dobra. Jest dobrze. Zróbmy sobie sejwika. I kolejny poziom w ogóle wbiłem przy okazji. Bardzo ładny exp z tych ziomali jest. 200 expa za jednego bandytę, to jest dobra rzecz. Wydawało mi się, że wcześniej ich wybiegło więcej. Szpada, dodatkowo wytrychy, ziele lecznicze, jakieś takie różne fajne fanty. Z tego również wytrychy, więc kurczę, bardzo, bardzo spoko temat. Z tego bandyty, skręt i broń, jako powinna gdzieś tu leżeć. Widzę, że lokator chyba mi się coś wykrzaczył, więc bandziorów nie pokazuje itemów. Okej. Okay. O kurde, jest Klo! Jest Jon! Ale on jest kurde koksem! Ale on ma giga kosę! O Jezu! Dobra, na szczęście nie bije mnie aż tak mocno. Chyba, że mi skryta. Nie, poszukiwany, 400 expa. Falcon niestety nie miał nic poza tą bronią. Co to jest za Falcon? To jest
jest broń podręczność, która wymaga... O nie, jest gorsza od mojej aktualnej. No serio, giereczko, nie możesz mi tego robić. O nie, lekki sejmitar jest lepszy. A liczyłem, że będę miał zajebistą broń pod rękę, a to kurde guzik. A kurczę, to klonie miało fajnego łuku? Niemożliwe. Jakiś zwyczajny bandzior tu biega z takim gigałukiem? Co tu się dzieje? No jest jakiś kurde bandyto. El bandito, masakrator. O nie, jest więcej uczników. A to niedobrze, to niedobrze. Chyba, że nie. O kurczę, ja dostałem. Ale jakiś giga cios otrzymałem w ogóle. Jeszcze bryłki złota tu leżą. Muszę się wyleczyć to na pewno, bo... Kurczę, któryś łucznik mi tak pieprznął. On mi kurczę... Nie, no naprawdę. Jak on strzela z jakiegoś prostego łuku, to ja nie wytrzymam. To jest jakimś giga koksem. Nie, zobacz. O, zajebisty ma łuk. O, jaram się. Jakiś pomarańczowy, wykrzywiony, taki fajny. Dobra, dawaj mi go. Chłopie, po pojedynek łuczników lecimy. Dawaj mu w bicka przywal. Nie wiem, czy jestem w stanie... Tak, trafiłem. Świetnie. O nie, on nie jest byle jakim tam łucznikiem. Widać, że to chłop, kurczę, który potrafi. Potrafi nieźle. Okej, pięknie, dobre ciosy, byleby leciało. Jak tylko poleci jego strzała w moją stronę, to... O właśnie, trzeba się schować troszeczkę, żeby tak go na pograniczu skilla. Zaraz, strzał mi od cholery zdejmie, ale... Ale trzeba próbować, może jeszcze... Bicek, pięknie, dostał, 200 expa. Niewiele, ale i tak. No tu dużo strzał na pewno wpadnie mi. I zobaczmy, ten bandyta miał przy sobie szpadę, jakieś zardzewiałe gnojskie. Miał nawet parę... Łuk gryfa! Łuk gryfa brzmi jak dobry łuk. I miał jeszcze strzały, więc to mi pasuje. Jak wygląda łuk gryfa? 70 zręczności, wymaganie 105 obrażeń! No i mnie zabiło coś, kurde, jeszcze jeden frajer do mnie strzelał i go nie zauważyłem, nie! A nawet się nie wiem, kiedy zapisałem, czekajcie, czy ja potem w 9 zrobiłem save'a, czy... O nie, no kurde, ale ten łuk gryfa zajebisty, o ja! Dobrze, czegoś takiego potrzebuję, zawsze jak gram pod łuki i dostaję nowy łuk, to jest, kurcze, jak normalnie dzień dziecka, jak jakiś ten, jak święta przedwczesne. Okej, przy tym frajerze tutaj... Który z łukiem... O, ty z brońki też bijesz, jak cię podejdzie wyjątkowo blisko. No to super! Ty nawet mnie nie trafisz ani razu teraz. I to mi się podoba. Dzięki za łuk gryfa. O! Cholera. Czekajcie, czy oni wybiegają z tej strony też? Nie. Tu mają blokadę jakąś. Dobrze. Chciałem ten łuk gryfa zobaczyć. Ale kurczę, elegancko. Dobrze, żeśmy tu przyszli. Taka przygoda normalnie. Ładnie nam idzie na razie. Mało HP stracone. Okej, biegnie kolejny frajerson jakiś. Siema, siema, bandyto. Zaraz zobaczymy sobie ten nowy łuk. Jedynym moim problemem w tym łuku jest... O, cholera, chłop zwierzę zaskoczył, ty. Ładne parkury widzę, tutaj się odbywają. Ale spoko, to nawet lepiej dla mnie, żeś tu wyskoczył. Bardzo fajne rzeczy tu wpadają. Expa to w ogóle od groma, już 16% kolejne wbite, mimo że dopiero przed chwilą dostaliśmy level. Szybciutko sprawdźmy, że nie zdążą podbiec. Ja jeszcze nie mogę założyć, brakuje mi 5 punktów, więc spokojnie sobie założymy jeszcze w tym odcinku, ponieważ mam w planach właśnie dobić trochę zręczności, bo możemy oczywiście to zrobić. Ale tu jest ludzi, kurde, fajnie się, że się tu bawili. Cieszę się, że przyszedłem tutaj dopiero teraz, bo wcześniej, gdybym tu przyszedł, to ciężko by tu było. Byśmy kombinowali, ja bym się nawkurzał, deszczem ognia jakimś bym tu latał, psuł ich, ale chyba dobrze, że tu wpadliśmy teraz, więc jest szansa, że nas nikt nie zabije, a dodatkowo bardzo ładnie sobie radzimy. I już 20% jeden podat. Super, super, super. Więcej ludzi? Oni tu śpią! Kolejny z łukiem gryfa! No way! Ale tu jest do... O, kolejny ten tutaj stoi! Ale tu jest dobrze! Ale tu jest świetnie! Kurde, to jest taki towar, taki temat. Ale zarobiście, że oni biegają z takim łukiem koks sobie po prostu i 50 strzał chłop miał w plecaku. Nie no, to mi się podoba. No to idealnie przygotowani na bagna będziemy, nie ma co. W ogóle bardzo dużo tutaj biega tych bandytów. Ktoś do mnie strzela niestety. Ojojojojoj! Cholera, zwierzę strzelał. Dobra, wiecie co? Ten deszcz ognia, o którym pomyślałem... O, teraz chyba zginę sobie. Ten deszcz ognia, o którym pomyślałem, wcale chyba nie byłby takim głupim pomysłem w tym miejscu, bo tu jest tak dużo przeciwników. Ale teraz to już troszeczkę szkoda, wiecie? Wyciągać ten deszcz ognia. Na razie taktyczny odwrót, aby wyleczyć rany. Nie, nie zdążę chyba niestety. Chyba jak mnie trafi, to ginę niestety, więc dobranoc. Przeleciało mu strzała przez szyję, widzieliście to? Chyba na slow motion to zrobię, bo nie wytrzymam. No przecież, kurde, chłop powinien dostać hita! Czemu je dostał? Czemu mnie go, tyczku, trolujesz tak bardzo? Mnie nienawidzisz, giereczko? A ja cię tak kocham, a ty mnie nienawidzisz. Ale widzieliście, zrobię. Kurde, nie zapomnę. Koło 20 minuty w slow motion chłop dostaje heada i kurcze, nic z tego nie ma, nie? No dobra, taktycznie. Trzeba ich wyciągać pojedynczo. O, ty! Ten skąd się tu wziął? O ty, bydlaku parszywa gnido.
Ej, ładne obrażenia żeś mi wjechał, to mi się nie podoba. Trochę za dużo chyba żeś mnie pomacał, wiesz, tym swoim cypikiem. Ja bym chyba się leczonko sobie strzelił. O nie, chłop przez płot skacze teraz. No chyba żeście oszaleli. Oni tacy są wyleparkurzeni, że to jest niesamowite. Nie, no, zręczne cwaniaki, jednak bandyci, to wiecie, muszą mieć lepkie rączki, zręczne rączki. Ale fajnie, bo z nich towar leci taki, że szok. Okej, okay. Czy ja mam się czym leczyć wypasionym? Ciasto za 10, to nie brzmi jak super. Mam przyspieszenie przecież, to ja na przyspieszenie mogę zjeść cały chleb, jaki mam w ekwipunku. I gra mi nic nie powie, że ta, no czy tam trochę czas nam upłynie za szybko, ale to nie problem chyba. Dobra, zjedzmy trochę sera. Jabłek mam dużo. Ale z jabłkami, kurczę, nie powinienem ich jeść. Mówiliście, że jabłka są fajne, jak się zrobi z nich szarlotkę, bo wtedy jakieś tam dostajemy dużo rzeczy. Dobra, jeszcze walnijmy sobie jakąś miksturkę. Myślę, że 250 to powinienem przeżyć jeden strzał jakiś. Ale kurczę, bardzo dużo pieniążków, bo ten łuk kosztował chyba sporo gryf, a on z 400, z 600, więcej może nawet. Ile ty? 1500! Ło cholera, co ty mówisz? Ale pieniądz. No i to mi się podoba i to jest to i o to chodzi. Jeszcze tu jakiś frajer leży. A nie, on broni już nie ma. Dobra, wiecie co trzeba zrobić? Trzeba po kolei sprawdzić chyba wszystkie te jaskinie, bo ja mi z pleców wyskakują ludzie, nie? Siema bagieta, co tutaj na rejonie widzę? Dobrze, tu jakiś śpioszek. Kto tutaj śpiulka sobie? Jakiś kolejny, kurde, bandycka... Nie, nie wyciągaj łuku. Ty nie wyciągaj łuku, kurde, kto ju... Ale mi pieprzył z tego łuku, ten łuk jest na dwa hity. To jest niesamowite. Nie, musimy ich brać, wyciągać na close range, bo inaczej będę ginął. Za mało mam ochrony przed strzałami, a wyjątkowo rzadko zdarza się, że ktoś aż tak mnie ciora łukiem, więc no, jakoś bardzo nie inwestowałem w tę ochronę akurat. I dobrze, dobrze, nie ma problemu. Czekajcie, schowajmy łuk i wyciągnijmy jeszcze raz. W sumie szkielet goblin by tu się nam zdał całkiem nieźle, nie? Dobra, jak nie będę uciekał od razu, to on powinien na close range właśnie. O, to mi chodziło, o, to mi właśnie chodziło. Bo oni z tej brońki to oni nie robią za dużo. Szpada to nie jest jakiś problem dla nas, mamy sporo ochrony przed bronią. Szkoda, że zostają czasami na 6 HP, to jest trochę upierdliwe. Ale pięknie, ropery tutaj wpadają. Towary, tytoń jabłkowy w ilości hurtowej, skręty z bagiennego ziela, pełno ginu, kufry, które sobie oczywiście też otworzymy, tu jeszcze skrzynia, zardzewiały pochodnia, skręty, ropery, bardzo fajny towar, bardzo fajny temat, tutaj się kręci. Łyknijmy sobie jeszcze potkę, sejwik, na pewno się przyda. Za chwilę, jak wiecie, wyprujemy wszystkich tutaj ziomali, to wtedy będziemy mogli sobie skrzynię otwierać, a na razie to lepiej się skupić na czyszczeniu. Póki co to oni naprawdę nieźle czyszczą nas, a nie my ich. Jak mają te łuki, kurde. Dobra, tu w wieży chyba jakiś frajer był wcześniej, czy on to ten, co spadł mi ile parkury robił? Nie, chyba ten wcześniej już spadł, więc chyba plecy mamy już czyste. To zostały nam tutaj te dwa śpioszki bamboszki, które sobie śpią. Kurde. Po polsku w końcu ktoś do mnie mówi! A, niebieską modyfikacją! Dlaczego tak rzadko po polsku do mnie mówisz? Ej, nie, ktoś jeszcze... No i mnie wysnajpił znowu, parszywa gnida. Zawsze musi, kurde, hicik jeden fajny mu wejść. Nie, nie, nie. Ale słyszeliście, jak ktoś za plecami jeszcze był? W ogóle fajnie, że ten klawy tak szybko spadł z rowerka, a teraz się z jego bandytami więcej pieprze niż z nim. To jest super, jak idziecie na finałowego bossa, a tak naprawdę mopki dookoła was więcej bolą i biją niż boss, nie? To jest super rzecz. Dobra, lokatorku, schowaj się. Dobra, musimy wejść tak, żeby oni się obudzili obaj. Obojaczki tutaj, jak się budzą. Kurde, dawaj, bandyto, parszywa gnido, jo! Już twój kumpel mnie z łuku nie zabije. Ale słyszałem ewidentnie jeszcze, że gdzieś coś z pleców mi próbowało wjechać na rejon, więc trzeba będzie się przyjrzeć tej sprawie. Pięknie, piwa, towar, skrzynie pełne ziela, wytrychów. Właśnie te wytrychy to też super rzecz, bo tutaj jest sporo skrzyneczek, które... na których będę łamał te wytryszki, więc no super, super. Tu jakieś bronie nowe, nie, to kilow akurat, ale tutaj skórzany mieszek, lekka kusza, bełty, fajny towar, laga, długi łuk. Długi łuk brzmi zajebiście, pełno szpad w ogóle i długi łuk, o cholera, ty. Ty, długi łuk jest słabszy od łuku gryfa, a wymaga więcej punktów zręczności. No to grubo, powiem wam. Nie, no łuk gryfa to jest... Mamy ich 6, jeden zakładam, 5 sprzedaję za jakieś kosmiczne ilości pieniądza. To jest świetne, to mi się podoba. Jedziemy tutaj naprawdę rządzili. Młotek, no tak, czego bym się spodziewał po wieży. Czy tutaj to jest wszystko? Serio? Ta wieża była taka mech? No dobra. Ale ja tu słyszałem przeciwnika wcześniej, który wyciągał na mnie broń zza pleców, jak ginąłem. A teraz nikogo tu nie widać. O Jezu, ale żebym zrobił to zarąbiście. Okej, no chyba z bandytów wszystko żeśmy wyciągnęli.
I wszystkich chyba żeśmy raczej już pokonali, więc pora na rabunek. Teraz, no szkoda, żeby się te rzeczy marnowały, więc wezmę je do plecaka. Szkoda tych bandytów troszkę, ale z drugiej strony żeśmy ładnie ich wycięli. No wiecie, profit dla nas. No to teraz jeszcze pora na skrzyneczki. Aha, wydawało mi się, że ten ziomal, co tutaj przy tej fajce leży, to jeszcze łuk gryfa miał na sobie, ale już nie. Dobrze, wytryszki, kuferki, lecimy. F5 odpalamy i sprawdzamy, co w kuferkach zamkniętych jest. Otwieramy lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Okej, tylko jeden wytrych, a za to sporo towaru. W ogóle roperii dużo tu było. Ile mamy teraz? 1489, a wydaje mi się, że mieliśmy z 1100, zanim tu weszliśmy chyba. Plus, minus. Pewnie minus bardziej niż plus, ale tak. Było całkiem sporo. Dobra, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Ło, ale weszło, kurde. Chyba muszę zagrać w totka jakiegoś, bo naprawdę teraz ładnie skrzynka, dobry kombosik wszedł. Sprawdzamy dalej i chyba tutaj jeszcze będzie jedna skrzynia, tak jest. Mam nadzieję, że tutaj najlepszy towar będzie leżał. Może, może. Ale nie, ten łuk świetny. Kurczę, łuk gryfa. Dobrze, że teraz tu przeszedłem, bo przyda się na bagnach pewnie. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Okej, okay, prosta skrzynia. 7 wytrychów, 43 strzały. Ja jestem content całkiem mocno. 568 strzał w ogóle mam teraz jeszcze, więc wracamy z większą ilością już tutaj zużyłem na tych wszystkich bandytów razem wziętych. Fajne jeszcze tutaj, bo jakieś mieszki chyba były. Cały czas muszę pamiętać, żeby wyrzucić zwój do bagien, osobisty, osobliwy zwój. Mówiliście mi też coś chyba o jakimś itemie, żebym spróbował go założyć i zobaczyć, co się stanie. Tylko nie pamiętam, czy to było coś z biżuterią związane, ale pierścień mocy, całkiem fajne, fajne itemy. Tylko właśnie braknie mi jeden zręczności, ale coś żeście mi mówili, tylko nie pamiętam teraz dokładnie, ale może to nawet nie było, w ogóle leki skórzane, aha, no tak, mieliśmy taki, to chyba był jakiś miecz, żeby założyć jakiś miecz, ale kurczę, nawet nie wiem, zobaczmy, czy jest jakiś miecz, który jest jakiś podejrzany, który jest trochę inny niż wszystkie. Toporek, kilo w kości, zardzewiały, ozdobne... Ty, człowiek, co jest? A ty skąd się tutaj wziął? O kurde, ja sobie ekup przeglądam, nikogo tu nie było i nagle jakiś typek. Ja pierdziela, się wystraszyłem w ogóle chłopa, nie? I to jeszcze z łukiem tym. I on na hita spadł. Co ty tu w ogóle robiłeś, cwaniaku? Rany. Piła, skręt, bryłki, wytrych, ser, strzały. Kolejny łuk gryfa, to już 7. Nie, no tutaj giereczka to nas rozpuści, kurde, na całego. Jeszcze taki bogaty, to nie byłem w tej grze chyba nigdy. Znaczy, wiadomo, że ja to sprzedam za 300 u handlarza chyba jeden ten łuk, ale to i tak jest pog. Zardzewiały ozdobny miecz. Coś mi podpowiada, żeby wziąć go w dłoń. To chyba o tym itemie, żeście mówili. Podejrzane, broń jest dziwnie ciężka, jak na jej obecny stan. Wygląda na to, że jest całkiem tempa. Może nie jest całkiem zardzewiała, ale dni świetności ma już z dawno za sobą. Jest w niej coś interesującego. Powinienem ją zatrzymać. Okej, okay. Skomentował nasz ziomale tutaj. Niezbyt sprawna klinga. Dzień 35. Znalazłem pewien stary miecz. Jest tępy i zardzewiały, ale nie wygląda na pospolitą broń. Możliwe, że uda mi się jakoś go wyostrzyć. Mam nadzieję, że jakiś kowal mi z tym pomoże, bo w innym wypadku nie będę miał innego wyboru niż go sprzedać. Możemy spróbować, jak najbardziej. A poszukiwany klonie żyje, powinienem zgłosić to Argosowi. A Argos to który cwaniak jest w sumie? Trzeba sprawdzić chyba notatkę, tam pewnie się podpisał. Argos. A właśnie, sprawdźmy notatkę. Pararirara, przepis, pusty pergamin. A księga doświadczenia w sumie, cały czas mi tu kiśnie, 50 expa. Wyzwanie, schemat, dziennik, o, list kończy. Poszukiwany klo z 1000 roperii w ogóle, komendant Argos, no to pewnie w mieście, to do miasta skoczymy, to polecimy i dopilnujemy, żeby dostać te 1000 roperii. Całkiem dobry pieniążek. Dobra, chyba Klo już sobie tu nie pobujasz po rejonie, więc my możemy w końcu stąd spadać. Bardzo przyjemny exp, bardzo przyjemna wizyta. 40% już wbite kolejnego poziomu. Ty, to ja mam 20 punktów nauki, to ja spokojnie będę mógł zainwestować i w zręczność, i w może dalsze rozwijanie właśnie umiejętności łuku. Chyba będzie spoko, nie? Leśne jagódki tutaj. O, rany, ile tu syfu jeszcze do zebrania. Ale to już, wiecie, trzeba wyłączyć w końcu tego lokatora, bo ja przez to właśnie później pół odcinka biegam po lesie i zbieram gnój i syf. Ja mam 350 prawie serafisów, no to jest już przesada gruba. Dobrze, na bagno, żeby dobiec, trzeba biec prosto przed siebie. Można też użyć teleportacji, ale w sumie możemy się też przebiec. A, kurczę, właśnie, czy ja mam wytwarzanie strzał nauczone? Ostrzenie broni nie mam, wytwarzanie run to nie to. Wytwarzanie amunicji mam uczony,
A zatruwanie, nie wiem, czy to nie... Bo właśnie pytała mnie się jedna widzka chyba, z tego co tak rzuciłem oczkiem, że właśnie, Robino, czy umiesz wytwarzać strzały? I tak szczerze powiem wam, że kurczę, nawet nie pamiętam, czy ja się uczyłem wytwarzania, czy nie. Na pewno potrafimy je zatruwać. Zatruwanko mamy na solidnym poziomie, wykorzystujemy to oczywiście, ale właśnie, czy ja potrafię te strzały wytwarzać? To jest dobre pytanie. Przydałoby się do miasta skoczyć, ale już nie będę biegł chyba. Cześć topielcu, ale żeś fajnie przesunął się po tym. Ja jeszcze chciałem to wykończyć, skoro już zobaczyłem, że są. Cześć panie topielec, co ty tu pan się topisz, kurczę? Nie top się, cwaniaczku. Wezmę sobie od was, co mieliście. Widzę, że tu jakieś fajne itemy żeście pilnowali. A tam dalej jest klasztor? Kurczę, fajny widoczek na klasztor stąd jest. Przyjemny całkiem. Co tu leży? To jest... Ty, wędka tu leży, ale nie mogę jej zebrać. Ej no! O! Ty, zebrałem! Ale co to było? Jakieś... To było podpisane wędka czy wiosło? Czy mi się coś przewidziało? To chyba była wędka, nie? Tylko kurczę, tak dziwnie duże to było jak na wędkę. W ogóle to mam rybę wypukłą, znaczy lekką. Coś schowano w tej rybie, zobaczmy o co chodzi. Trzy wytrychy, dzięki. Kość... Kłoda drewna makasowego. Okej, okay, spoko, fajne rzeczy mam w ogóle w tym. 69 roba woli, let's go! Ale, ha, zastanawiam się, co ja zebrałem właściwie. Nie, paleta farb to nie była raczej. W ogóle harfa, nieźle. Będę harfiarzem, jo, będę ratował świat. Nie wiem, zebrałem chyba wędkę, ale musiałbym pogrzebać w ekwipunku lepiej i nie być ślepym, żeby ją dostrzec w tym ekwipunku. Spadamy szybciutko na bagna, bo tak jak mówiłem, w tym odcinku bagienka lecimy, nauczymy się tam na miejscu fajnych rzeczy. Ładny widok na klasztor, na pewno wszyscy jesteście onieśmieniali i zachwyceni tym widoczkiem. Jo, płyniemy. Szybko już dobiegniemy sobie tędy raczej, czy nie tędy, czy tutaj... Ojejku, ty, a jakbym tam na dół zszedł, to gdzie mi to? Do klasztoru by to mnie zaprowadziło pewnie, nie? Tak, to jest ścieżka klasztorowa. Musimy obiec skałę tutaj dookoła. Tutaj oczywiście jest kopany węgiel, znaczy te kamienie chłopy kują. A tędy już na... O, tak, to jest ta ścieżka, którą chciałem podążyć. Dalej nie pamiętam, kto uczy mnie wydobycia płytek pancerzy pełzaczy, żeby zejść tam na dół i zrobić porządek, który to był myśliwy. Tak coś strzelam, że to był mógł być ziomal z obozu myśliwych, tych, którym pomagaliśmy właśnie pierwszy raz, gdy spotkaliśmy ogniste topielce, że tam ktoś mógł tego uczyć, chociaż pewności 100% nie mam, więc no. A tutaj biegnę jeszcze po piwko dla naszego przyjaciela. Cześć Norbercik. Hej. Chciałbym kupić 10 królewiaków. Dostanę je u ciebie? Królewiak to najlepsze piwo, jakie możesz dostać na Asum. Nawet mnisi z klasztoru nie potrafią mu dorównać. Z reguły nie rozdaję tego arcydzieła, ale dla ciebie mogę zrobić wyjątek. Sprzedam ci ostatnie 10 sztuk, jakie mam. Chciałbym zobaczyć sowitą zapłatę w wysokości 30 roperi za sztukę. Czyli 300 łącznie. Dobra, trzymaj, weź te 300 roperi. Dzięki, a to twoje trunki. Dobra, mamy królewiaka. Więc całkiem przyjemnie. Wydarzyło się coś nowego? Cóż, Franz wyruszył ze swoimi ludźmi. Zrobiło się tu trochę pusto. Poza tym prawie żaden podróżny tu nie zagląda. A sam Albert nie wystarczy. Nie za bardzo ma co kupować. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Oby, oby. Fajnie by było. Cześć Albercik, jak tam chlańsko ci idzie? Widzę, że elegancko cały czas pilnujesz biznesu, żeby się nie rozpadł. Wspierasz finansowo tutaj. Dobra, biegniemy. Mamy królewiaka, więc będzie trzeba go gdzieś tam komuś oddać. Nie pamiętam zupełnie komu i dlaczego, ale jakoś niedawno chyba tego questa żeśmy dostali, więc to pewnie będzie ktoś z tego. Nie skarżmy tylko z tej. Cześć Mostar w ogóle, co u ciebie, cwaniaczku? Możesz mi coś zaoferować? Ty coś masz fajnego? Masz przyzwanie wilczka. Okej, okay. A co za amulet? Pancerza przed bronią. O, spoko, może być. Antidotum, neutralizuje działanie trucizny. Dobra, nie chcę. Idziemy na bagna. Idziemy się nauczyć trochę fajnych rzeczy. Więc, no, tak to wygląda, że... Kurczę, tego królewiaka. Znaczy na tej drugiej farmie, nie Karla, tylko tego Orina chyba. Trzeba będzie tam zobaczyć, czy ktoś tam tego królewiaczka by chciał spijać. Póki co, bagienka, wracamy. Dzień dobry, bagienka. Mam nadzieję, że się stęskniliście, bo ja wcale z tymi bagnami... Znaczy nie, no są spoko ogólnie, ale raczej nie wiem. No, boję się tego, co mnie tam czeka, nie? Że wydaje mi się, że mogę nie być jeszcze gotowy na te przygody. Ale... Wiecie, o co chodzi, kto nie ryzykuje, nie pieszą pana, więc trzeba biec i spróbować zaryzykować. Cześć mnisi, ja nie do was, ja biegnę do mojego ziomala na dole, nie wiem którego w sumie. Wojownik, ty mi nie pomożesz, Herbercik nie. Wojownik też mi nie pomoże. Castor? A Castor, mogę u ciebie coś jeszcze ciekawego? U ciebie eliksiry kryształowe. No dobra, chyba na razie nie będę przygotowywał więcej kryształowych. Znaczy nie wiem, czy ja mogę w sumie nawet. Właśnie, brakuje mi zielonych kryształków jeszcze. Jakby się znaleźli, to sobie zrobimy.
Okej, co tu, jak sytuacja wygląda? Wojowniki, czyki, bliki. O, patrzcie, jaka ekipa tutaj trenuje. Chyba będzie coś z tego. Ja bym... Najchętniej to bym poszedł spać, żeby nie tracić tutaj itemów. Wiecie, co zrobimy? Kurczę, zeżarłbym trochę tego syfu, co mam. Kiełbasa w ogóle, świetnie. Mleko. Nie, no mleka może nie będę. Bułeczki! Ja mam gulaszu pełno! No gulasz to jest najlepsza rzecz, zwłaszcza na przyspieszeniu. Dobra, świetnie. Full HP, many też, save'ik i możemy biec. Jestem gotowy. Znaczy jeszcze nauka pierdółek i będę gotowy. Gdybym tylko znalazł tego zioma, który uczył wydobycia płytek, bym wtedy zużył... Ej! Sam mi... Nie! Postać mi sama biegnie, a ja muszę się jeszcze nauczyć. Co ty robisz, swajaku? Nie biegnij sam. Ja mam rączki tutaj, jak coś. To wszystko dzieje się samo. Oj, nie lubię, jak tracę nagle z tego... no, sterowanie nad postacią. Tak dziwnie się czuję, jak gra się sama. A jest ekipa nasza. Zobaczmy. Hops, hops, hops. Wszyscy się odhaczyli. Mam złe wieści dla obojga z was. Wasz oddział zniknął już ponad dzień temu i do tej pory nie dał żadnych oznak życia. Myślisz, że coś im się stało? Wiem tylko, że powinni byli się stawić o wyznaczonym czasie, a jak już wspomniałem, nie zrobili tego. Ulala, jakiś przypał jest. Jestem w stanie powiedzieć na ten temat... Nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej na ten temat. Tuzin ludzi po prostu wyparował? Robi się coraz ciekawiej. Kto ich w ogóle tam posłał? Ja to zrobiłem, ale było, minęło. Nie ma co nad tym gdybać. Trafili chociaż do świątyni, czy błąkają się gdzieś po bagnie? Powinni. Skąd ta pewność? Aura klucza nie jest dla mnie widoczna, co może oznaczać tylko to, że są w świątyni, nawet jeśli tam zginęli. Jeśli mogę przerwać, czyli ludzie Corteza i Flinta zgubili się w świątyni, a na naszej głowie jest wydostanie ich stamtąd? Na to wygląda, biorąc pod uwagę, że towarzyszący im magowie nie przynieśli jeszcze księgi. Coś w tym stylu. Więc szukamy teraz ochotników na zejście tam. Pierwszy z nich już się znalazł. W porządku, mam tylko nadzieję, że Magus pójdzie w moje ślady. Jako, że to po części z mojej winy również tam pójdę. Dobrze, że rozwiałeś wątpliwości. My tu zostaniemy i będziemy opijać wasz powrót. Nie ma mowy. Magowie będą mieli trudności w tej świątyni. Cortezie i Flincie, musicie pójść z nimi. Musimy. Adrian wysłał tam moich ludzi, więc niech on ich wyciągnie. Pójdę tam. Co? Że co? Dlaczego? Nazwij to wdzięcznością. Nazwę to szaleństwem. Straciliśmy więcej niż tuzin ludzi. Nie chcę dzielić ich losu. Jeśli idzie jeden z was, to drugi również też musi. Ci, którzy przeżyją ekspedycję, z pewnością przekażą, kto wyszedł ich przyszedł ich uratować. Ach tak, więc powinniśmy się teraz przejmować trupami. Nikt tego nie zapomni. Jak myślisz, co powiedzą o tym miastowi? Gość z wolnego obozu wrócił po swoich ludzi, a ty? Gość z wolnego obozu jest... Ech, w porządku, pójdę z wami, ale nie myślcie, że to z tego powodu. My też cię kochamy. Świetnie, w takim razie dokończcie tę sprawę. Mam tu inne rzeczy na głowie. Świetnie. Wiesz co, Cortezik, słuchaj, bo ty jesteś moim ziomalem. Czy możesz mnie uczyć szybko czegoś fajnego? Nauczyć mnie jednoręcznej? Nie, siła i zręczność na początek, na pewno. Na pewno potrzebujemy zręczności plus 5. I to się zgadza. I mamy 70 zręczności, a to oznacza nowy łuk staje się zręczniejszy. Dzięki za info. A Flincik, gdybyś mnie łuku mógł nauczyć? Posługiwania się łukiem, pokaż mi. I też plus 5 łuku, poproszę. No i pięknie. I kusza od razu też skoczyła, mimo że z niej nie będę raczej strzelał, ale zawsze spoko. I w ten sposób nie mamy punktów nauki, ale spokojnie, level już niedługo. Ale co najważniejsze, nasz nowo zdobyty łuk, czyli łuk Gryfa, wjeżdża na plecy 105 obrażeń. Przeskok 65, dostaliśmy właśnie 40 obrażeń za Friko, tak? O, więc no... Będzie widoczne to. Super, bardzo fajny upgrade na koniec naszej serii biegania po mapie i próbowania zdobycia czegoś fajnego. W końcu udało się i piękny łuk wylądował na plecach. No dobrze, w takim razie co? Magus, jak się trzymasz? Czy możemy ruszać? Zaraz cię spytam, jeszcze chciałem zobaczyć, jak Adrian się czuje. Wszystko dobrze. Wizja Karadora, jak tam Karadorek, chyba spoko. A zobaczymy Flincik na przykład. Powiedz mi o obozie, o okolicy, bronie. Dobra. Chyba musimy zagadać do Magusa. Zróbmy sobie save'ika jeszcze jednego. Najważniejsze, że już mamy co chcieliśmy. O rany, szykuje się niezła akcja. Coś ty czuję, że będzie grubo. Ale no, dobra, cześć Magus. Możemy ruszać? Sytuacja nie poprawi się od czekania. To jak, idziemy? Owszem, zostawmy więc ten obóz i wyruszmy w nieznane.
Okej, czy wszyscy będą biec za mną? Nie, biegniemy po prostu za Magusem chyba w tym momencie. Nie wiem jak reszta ekipy, ale ja biegnę za nim. On zna drogę, więc trzeba biec. Mam nadzieję tylko, że się tam chłopy nie pozabijają o siebie. Czekajcie, zobaczmy. Wy biegniecie? Jest dobrze? Wszyscy biegną? Nie, oczywiście, że człowiek musiał ten. Oczywiście musiał, no, nasz strażnik gdzieś tam trochę zbłądzić. W ogóle, dobra, Magus, popływamy trochę. W ogóle Magus jest chyba niższy od naszego bohatera, bo on już brodził, a my jeszcze byliśmy w stanie biec. I on zaczął płynąć, a my jeszcze byliśmy, jeszcze brodziliśmy, śmiesznie. Chłopcze, kurczę. A jak tam ekipa? Idą, idą, dobrze, dobrze. Zaczekam trochę na nich, bo się mi pogubią jeszcze. Się dopiero narobi. A to bagno wcale piękny nie jest. Lepiej się tu nie zgubić. O, aż mnie, kurczę, jakoś dziwnie gra. Teleportuje. Dobrze, wszyscy idą. Raz, dwa i trzeci oczywiście, kurczę, spóźniarski na imprezę już gdzieś tam też utyka, ale najważniejsze, że wszyscy w miarę w komplecie. Zobaczmy. Ten Magus w ogóle jak wyprół. Chłopco leci. On nie patrzy się do tyłu, po prostu przed siebie. Na pełnym kokcie. Jak tam wyścig? Ludzie widzę, że z miasta przegrywają ten wyścig troszeczkę. Magus, kurde, się zbagował. Nie? Dobrze. Brnie dalej. Może zróbmy jakiegoś sejwika, bo idzie nam nieźle przez to bagno. Najważniejsze, że jeszcze się nie zgubił po drodze jakoś bardzo. Napiłbym się herbatki, wiecie? Wezmę drugą rączką. Jedną będę płynął, a drugą pił. Na szczęście przeziębienie już całkiem fajnie odpuszcza. Chociaż zdarza mi się jeszcze właśnie chrypka i kaszel, ale... Na pewno jest lepiej niż było, właśnie dlatego też ostatnio troszeczkę mi odcinków było, z racji tego, że to przeziębienie, troszeczkę właśnie też takie samopoczucie gorsze, ale stwierdziłem, że właśnie, kurczę, na poniedziałek fajny odcinek, mam nadzieję, że czwania chichał, nie obejrzą i zobaczą nasze poczynania w Legend of Asun. Jestem ciekaw, co po bagnie nas będzie czekać i w ogóle czego dowiemy się na bagnie. Wydaje mi się, że bagno może być takim kliknięciem przełomowym momentem, w którym fabuła z poszukiwania drogi do dostania się przed oblicze króla będzie... Stanie się czymś większym, czymś ważniejszym, że na przykład, wiecie, po raz kolejny próba uratowania świata przed czymś, co nie było początkowo w ogóle brane pod uwagę. Zobaczymy, zobaczymy. Jak tam ekipa? Dobrze, wszyscy biegną. Wiecie, to też że fajnie, że mamy takich mocnych NPC-ów zaraz obok. To trochę dodaje takiego spokoju mi, że rzeczywiście są ludzie, że w razie czego, jak będzie jakiś potężny przeciwnik, to nie zostanę w tym sam wszystkim. Okej, okay, już nie steruję ja, teraz już przejęła pałeczka Gierka. Okej, okay, okej, okay. Wszyscy. To tutaj spędziliśmy noc. Wejście musi być nieopodal. Wygląda dość dziwnie, okrągłe i dosyć głębokie. Na pewno jesteśmy w dobrym miejscu? Oczywiście, przynajmniej na to wskazują wrota. Mamy zejść na dół? Naprawdę? Nasi ludzie jakoś tam weszli. Może nie utopili się wszyscy naraz. W naszym wypadku wystarczyła jedna osoba. Co masz na myśli? Osoba, która się tego podejmie, zostanie otoczona zaklęciem, które pozwoli nam do niej się przenieść. Dobra, dobra, tylko kto z nas wystarczająco szalony, żeby tam zanurkować? Może Adrian? Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Jeśli energia magiczna w ciele jest zbyt potężna, może dojść do niepożądanych skutków. Każdy ma odrębny stopień absorpcji. Jeśli miałbym przez to stracić orientację i utonąć, równie dobrze możemy wrócić do punktu wyjścia. To naprawdę poruszające, jak bardzo się o mnie martwisz. Zrobię to. Poszło szybciej niż myślałem. W takim razie do dzieła. Okej, czyli ja mam wskoczyć, tak, w wodę i spróbować nie utonąć, a reszta się do mnie przeniesie. Dobra, zaryzykuję. Mam nadzieję, że rzeczywiście się nie utopię, bo byłoby smutno, więc próbujemy. Popłyńmy trochę w dół. Oj! Co tu się wydarzyło? Próbowałem popłynąć w dół, a gra mi wystrzeliła do góry. Chyba nie o to chodziło raczej. Okej, spróbujmy się utopić jeszcze raz w wodzie. Okej, świetnie, udało się. Teraz spróbujmy dopłynąć gdziekolwiek. Na razie nie widzę zbyt wiele, ale liczę na to. O! Przeniesienie do nowego biomu w ogóle całkowicie. O kurde! Nowa mapka. Ty, co to był za krzyk? Rany boskie, ale się wystraszyłem. Ktoś jakby tu ginął w ogóle na samym początku. Lokatorek podpowiada, że nie mamy nic za sobą, więc nic, tylko płynąć do przodu. Niestety jest tu bardzo dziwny klimat. Zobaczmy. Dotarliśmy do zatopionego wejścia. Mam zamiar ochotniczo zanurkować i być pierwszym, który się tam dostanie. Ciekawe, czy spotka nas w środku... Co spotka nas w środku? Czy Magusowi uda się ich przenieść? Rany, w ogóle jaka dziwna schiza. Jakbyśmy byli na jakimś ziele solidnym. Jakbym teraz jeszcze dopalił sobie bagienne ziele, to już w ogóle by był... towar nie z tej ziemi. O Boże, Magowie... O Jezu, się wystraszyłem. Czy to powinno tak wyglądać? Ach, witajcie, miło was znowu widzieć, czyż nie? Bałem się, że wszyscy będziemy musieli się tu... że będziemy wszyscy musieli skakać. O chłopie, nadal mam wrażenie, że się duszę. Jak wy w ogóle znosicie te teleportacje? Żołądek przewrócił mi się do góry nogami. Idzie się przyzwyczaić. Jest tu niezły syf. W rzeczy samej, cóż, przydałby się jakiś dekorator wnętrz.
a z pewnością jakieś tabliczki informacyjne na tych ścianach. Na twoim miejscu bym się ich nie doszukiwał. To nie miejsce przeznaczone dla ciebie. Ostatni, którzy tu byli, w ogóle stąd nie wyszli. Znaleźliście jakieś poszlaki? No cóż, te dwa korytarze prowadzą całkiem inne miejsca. Ten przy orkowym posągu jest lepiej oświetlony, więc to właśnie nim powinniśmy iść. A racja, zaczekajcie chwilę. Jak tak sobie myślę, to przecież szukamy książki, czyż nie? Jakie są szanse, że nie znajduje się ona w części świątyni, która nie jest już dostępna? Żadne. Świetnie, właśnie to chciałem usłyszeć. Posłuchajcie, no, wiem, że wam się tu podoba, ale nie chcę tu zapuszczać korzeni, ani zostawać na noc. Mamy zabrać księgę, znaleźć naszych ludzi i się stąd wynosić. Ruszajmy! Święte słowa, w takim razie ty przodem. Czemu znowu ja? Cóż, wydajesz się w tym doświadczony? W drogę! Okej, koniec. Wiecie, co zrobimy? Zrobi sobie save'a i się spróbuję wczytać, bo możliwe, że ten efekt... A, zaczekaj. Co znowu? Chcesz iść przodem? Jak się wszyscy przytulili. O nie, to nie jest miejsce dla magów. Ledwo tu weszliśmy, a już chcesz zawracać, naprawdę? Ty byś mi nie przerywał, wyszlibyśmy stąd już 3 razy. Potrzebuję broni. 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 Broni białej? Broni białej. Chcesz z nią polować na chrząszcze? Nie wydajesz się obeznany w tych sprawach. Masz z tym jakiś problem? Jeden potrafi, drugi nie, ja potrafię, ty nie. Dlaczego zmierzasz? Niczego, po prostu dziwię się, że wy, potężni magowie, kulicie ogon i wolicie polegać na zwykłej broni. W innych okolicznościach z pewnością byś tak nie peskował, mój drogi. Nie, nieważne, ruszajmy dalej. Mogę... O Jezu, co się... Nie możesz oddać Adrianowi tej broni. Wybierz przedmiot do oddania. Mogę mu dać zardzewiały orkowy miecz wojenny? Adrian nie uniesie tej broni. Okej, okay. Czy na przykład... O! Pomyślcie, oddano broń, 325. Dałem mu broń pod zręczność. Nie wiem, czy mogłem dać mu coś lepszego, ale wydawało mi się, że tamten kozik będzie w sam raz dla maga. Może bardziej pod zręczność, ale i tak. A, miałem zrobić F5 i F9, bo ten efekt magii jest dosyć dziwny. A chyba on musi być, w ogóle to jest ciekawe. Lokatorek mi się wyłączył i nie chce się włączyć. Okej, dziękuję. No, mam nadzieję, że tamta brońka... Oczywiście mu się przyda. Sporo ekspa dostałem za broń. Nie wiem, czy mogę mu dać lepszą, ale już powiedzmy, że niech będzie. Tu mamy zamknięte przejście. Bardzo dziwny jest ten efekt tej takiej mgły i tego wszystkiego. Czekajcie, bo tu niby 2 tunele miały być, tak? Ale przez ten... Aha, przejdę jak się otworzy, okej. Okej. Już słyszę jakieś straszne głosy. Tu słyszę pełzacze. Tak, pełzacze są. Cholera, szkoda, że się nie nauczyłem wydobywania z pełzaczy tych itemów. Okej, okay. Ciemno tu jak cholera. Czy światło mi pomoże w ogóle w tej sytuacji? Okej, okay, na szczęście tak. Na szczęście tak. Lokator też powinien. Zobaczmy. Wygląda na ślepy zaułek. Rozejrzyj się i znajdź jakieś rozwiązanie. My tu zaczekamy. Okej, okay, pewnie swojaki rany. Gardło mi już nie daje spokoju, no. Chciałem się jeszcze rozejrzeć, czy coś tu jest. Zgaduję, że będę musiał zapolować na pełzacze. O kurde, wpadłem w pułapkę. Ale grubo, ty. Dobra, F9. Jo, to jest rzeczywiście niebezpiecznie. A, dobra, ja się zapisałem. Serio, nie zapisałem się tam przy tym magu? Przed chwilą? 21:23? Chyba tak. Nie wiem. Zobacz, nie, w tym samym miejscu. Dobra, nieważne. Więc oddałem mu broń, wszystko fajnie, tu był kuferek. No dobrze. Szkoda, że te pełzacze mi przepadną z ich płytki, ale z drugiej strony już bez przesady. Chyba aż tak źle nie będzie. To jakieś okropne rzeczy. Chrząszczyki. O, chłopaki już pobiegli. Pobiegli już bić się z pełzaczami, widzę. Więc muszę im pomóc z tym tematem. Bardzo ładnie, ani jednej bestii więcej. Siódema, czy szósteczka? Szósteczka pod światełko, lecimy też. Potrzebujemy trochę światła w tej sprawie. Tu mamy jakiś zwój, zmniejszenie potwora. Oj, coś czuję, że się może szybko przydać. Mamy tu przełącznik, spróbujemy go kliknąć. Zobaczmy, mam nadzieję, że wszyscy nie zginiemy, jak to zrobię. Okej, okay, przełącznik kliknął, nic się nie wydarzyło. Więc możliwe, że jest ich więcej i muszę uruchomić wszystkie. Rozejrzyjmy się jeszcze, może coś ciekawego. Pełzacze pokonane, całkiem spoko. Tu są chrząszczyki. Nie wiem, czy te chrząszcze oznaczają coś, czy nie, ale... Okej, okay, ekstrakt leczniczy. No to nie widzę, żeby były jakieś kolejne przełączniki. Tutaj można iść w prawo, można też wejść tędy. Musimy wejść jeszcze tędy zobaczyć. Możliwe, że potrzebuję więcej chrząszczyków. Tylko mam nadzieję, że nie podeprze ich, o właśnie. Ten efekt taki magiczny. Kostek, siema! Nie, nie, nie! Oj, dobrze, że mamy maga, który całkiem ładnie tutaj radzi sobie. Nie, no kurczę, moje ziomeczki to są, kurczę, nie byle jakie ziomy. Oni tutaj sami robią temat. Ja mogę biegać w sumie bez wyciągniętej broni. Jeszcze więcej przeciwników? Widzę, że to jakieś kostki.
Widzę, bardzo tu jest dziwnie. Ktoś wyciągnął broń, to Kostek. Dobra, chłopaki, pilnujcie mnie. Dziękuję, dziękuję. Zgubiliśmy, kurde, tego frajera strażnika. Kolejny raz. Wydaje mi się, że on bardzo nie chce brać udziału w tym wszystkim. Łomatko, przemiana w książce, srebrny naszyjnik, eliksir leczniczy, pochodnia, zardzewiałe miecze z grobowca wyciągnięte w ogóle. Nie wiem, czy ten grobowiec był zaznaczony w ogóle tym... O, czekajcie. Ślepy zaułek, rozejrzyj się, znajdziemy rozwiązanie, my tu zaczekamy. Okej, okay, tam jest... co tym... co? Jaki ślepy zaułek, o czym wy mówicie? Tam jest normalne dalej przejście. Zresztą nie wiem, zobaczmy, co się stanie, jak spróbuję. Okej, okay, popiec. Nie, no to miejsce jest cholernie po pierwsze ciemne, a po drugie bardzo jakieś takie dziwne. Jest tutaj... jest tu Kostek, nawet dwa. Czy chłopaki mi pomogą? Tak, na szczęście tak. Dobrze, że oni są jakby ze mną w teamie, więc mam trochę prościej. Jest tu most, który można było spróbować przejść dalej. Tylko wiecie co? Jestem ciekaw, gdzie ci moi ludzie, gdzie oni właściwie będą czekać na mnie, bo oni chyba się wrócą do tego miejsca, w którym ja wpadłem w te kolce wcześniej. Coś tak czuję. Tutaj orkowie mieli całkiem niezłą imprezę, widzę. Cofnijmy się. Zastanawiam się... niech żyje książę. Ty nie, strasz mnie, kurde, chłopie. No, dobrze, niech żyje. Chrząszczyki tu sobie są. Chciałem zobaczyć właśnie jeszcze raz tamto miejsce, w którym zginąłem. A tu Cortez! Kurde, Cortez, jaki frajer! Jaka to jest paruwa! On w ogóle nic nie zrobił, nie? On najpierw w ogóle nie chciał tu schodzić, po pierwsze, a teraz w ogóle nic zupełnie. Czy ten ogień mnie spali, jak podejdę? Interesujące, chrząszcze przyciskają się pod posągiem. Okej, okay, no my mamy teraz przejście możliwe pod przemianą chrząszczyka, bo zdobyliśmy przemianę chrząszczyka. Spróbujmy ją wykorzystać w tym miejscu. Siódemeczka, hops. Przejdźmy sobie na drugą stronę. Chrząszczu, przybywaj! Jej, na razie chrząszczykowo. Jedziemy. Kurde, szybkie przejście pod posągiem. Okej, okay, to chyba możemy się teraz odczarować i zobaczyć. Mamy tutaj grobowiec. Za chwilę chyba sobie obgrabuję. Jest tutaj maniora. Okay, zobaczmy. Nie z tej strony jest grobowiec. No dobrze, dostaj. O, orkowy, kurde, frajer! Sąd wyskoczył na mnie. Ty parówko orkowa. Ty kurde wredny bydlaku, zaraz cię wyklepę. Będę szybszy i mocniejszy niż ty. Nieumarły orkowy pułkownik. 400 HP. On mi zabił! On mnie zabił, kurde, nie, co jest, ale chamstwo. Kurczę, jakie obrażenia przepotężne. To było niemiłe bardzo, co on zrobił. Czy ja serio aż tak hitaka kurde od niego dostałem? Ja jestem słabo uleczony. Powinienem się wyleczyć, zanim wejdę po drugiej stronie. Chrząszczyka jeszcze zaraz sobie odpalimy. Tylko czekajcie, gdzieś tu przemian miałem. Ops, pod siódemkę. Podejdźmy, żeby mi postać powiedziała. Interesant. Interesant, interesant. Moim problemem jest interesant to, że kurczę, orkowie są jacyś przegiga potężni. Żałuję jedynie troszeczkę tego, że tamte pancerze musiałem oddać, bo były super. A niestety, no bez takiego pancerzyka super, to ja jestem cienki, bolo. Dobra, a jestem ciekaw, czy jak zrobię... spróbuję... Zastanawiam się, jak to zrobić, żeby obrabować ten grobowczyk i od razu spróbować z łuku go zaatakować, ale to będzie ciężkie. Nie, za daleko nie z tej strony. Czyli trzeba zrobić chyba jakieś tutaj ciki-briki, kurde, manewr. Może jakbym zrobił coś takiego, spróbował z tej odległości go hapsnąć. Dalej za daleko jesteśmy, to za daleko. Bo wiecie, ten grobowiec można prawym przyciskiem chyba myszy obrabować. O, teraz to ja w ogóle wpadłem tutaj jak... no, śliweczka. Kompocik. Możemy spróbować zrobić to tak, że ja zgarniam towar. O rany, no, ten grobowiec. I nie chciałem tego w ten sposób robić. On mnie przecież zabije na hita, no. Jest popieprzone. Ja mam się bronić przed tym orkiem. Biegnę tędy. Wywalone. O nie! Jeszcze więcej szkieletów i innych bydlaków. Ja chciałem sobie tutaj po prostu gdzieś wejść, tak żeby mnie nie zabiło wszystko od razu. No, ale to będzie ciężkie, ciężkie. Czy zrobiłem sobie w dziewiątkę tam? Oj no, albo bryła lodu w tego zioma i wtedy go wykończyć. Chyba bryłka lodu nie będzie głupia, wiecie. Ja kupowałem specjalnie bryłę lodu na podobne klimaty. Ale ma tylko jedną niestety, pod ósemeczką ona jest. Czy jest, że w ogóle taką bryłę lodu wypuścić? To jest najgorsze. Zobaczmy. Nie mam many, nie? Świetnie, a w ogóle on się jeszcze nie ruszył. Ile ja mu zadam z łuku? Ja mu zadaję 15 obrażeń, przecież to mu nic nie robi. A w ogóle fajnie, czy on się zbagował? Nie, bije mnie. A on mnie walnie dwa razy po mnie. Dobrze, bryła lodu w takim razie musi zostać użyta. Tylko muszę mieć najpierw manę, żeby to zrobić, ale damy radę. Także spokojnie, bez nerwówki. Bierzemy sobie, zrobimy tutaj hops. Zrobimy sobie hops, bierzemy sobie manę, uzupełnimy. Może tym niebieskim bzem ilości hurtowej. 388, już dobijam do 400 bzu, więc idealnie. Bryła lodu. Bryłko, bryłko, gdzie ty jesteś? Pod ósemeczką. I spróbujemy go wyklepać.
Może jakąś wybuchową strzałą, czy coś by było lepiej, ale zobaczmy. Najpierw spróbujemy go po prostu zamrozić. Zastanawiam się, czy szybciej go z łuku będę w stanie wyklepać, czy z broni białej. Bo z łuku to po 15, z broni jestem za 5 w stanie. On się już odmroził? No jak to? Bryła lodu zamrażana na 12 sekund chyba, nie na kurczę 5. Ale frajerstwo, ty. No to będzie kurde lipa. Ty, a może ja od razu zwałuję to i walę w chrząszcza? Znaczy, przemieniałem się w chrząszcza. Ale nie, bo tam gra będzie chciała, żebym pobiegł dalej. Cholera, no i tu się zrobią schody. Zmniejszenie potwora? No nie, raczej nie. Można było spróbować z goblinem go pomiziać na spółę. Może rzeczywiście? Można spróbować, wiecie? Tylko zrobimy to tak, że goblinka ja sobie bym przywołał gdzieś tutaj. Tylko te goblinie mi nie uciekaj nigdzie za daleko, żeby nie było problemu. Okej, mamy gobliniarskiego zdymiarza. W ogóle dlaczego ja nagle stanąłem w jakichś płomieniach? Co tu się wydarzyło? A, szybko! Ajajaj! Ajaj, bije mnie! Gdzie jest moja broń? Wyciągaj to, gnoju! Okej, goblin już powinien zaraz zacząć zadawać obrażenia. Świetnie! I teraz musimy z goblinem go... zamiennie agro łapać na nim. Czyli teraz goblin powinien przejąć agro i teraz ja. I agro na goblinie i na mnie. Na spółę powinniśmy go wyklepać, być w stanie. No niestety dostałem właśnie obrażenia, więc może się to skończyć źle. Goblinek jak dostanie, to też umiera niestety od razu, więc to... No! A już tak dobrze szło! Ojej, słuszno! I zaraz głos stracę, bo taką mam chyba przepieprzoną. No ale tak dobrze, tak dobrze. I ja jestem w stanie to zrobić z tym goblinem, wiecie? Myślę, że goblinek to jest dobra opcja. Tylko właśnie musimy bardzo z tym goblinem... Ty no, pierdziele, dlaczego ja otrzymuję jakieś obrażenia z dupy? Wlazłem w ścianę i kurde umieram. Jakieś demony wyciągają szpony. Dobra, zbieramy z grobowca co się da. Wyskok robimy, elo elo. No i frajer już mnie w plecy dojeżdża, no. O, już goblina bijesz? To nie ma bicia goblinka mojego cwaniaczka, najfajniejszego ziomalka. Co mi zabił tego goblina już? Chyba mi zabił tego goblina na strzałę. No będzie ciężko, ale z goblinem jest szansa to zrobić. Jeśli będziemy zamienić agro, to on nie będzie w stanie nawet zaatakować. Więc ja pobawię się tutaj z moim szkieletem goblinem i za chwilkę wam pokażę, że się udało. Cwajaki, ale to było bajecznie proste. Ja pierdzielę. Wystarczyło w idealnym momencie go dziabnąć, żeby nie był w stanie do mnie podejść. Dwa mi tu szkielety pomagały wcześniej, przyzwane, więc wystrzelałem się, ale udało się. Mamy z niego niewiele, ale za to z tego grobowczyka tam coś się udało zdobyć. Więc zarąbiście, ale kurczę, ciężko było bardzo. Na szczęście się udało, więc dobra, sejwik, żeby nie stracić teraz tego progresu. No i da się to zrobić. Akurat fajnie całkiem się udało, chociaż no bez tych szkieletów i później bez tego idealnego wyczucia czasu takiego, żeby go kliknąć, a to ciężko by było. No mamy tu też sporo jakichś właśnie szkieletów, tego typu rzeczy. Ile ja zadaję? Ja zadaję po 5 obrażeń szkieleta, więc niestety kiepsko. I ten szkielet ma też dworęczniaczka jakiegoś eleganckiego. Bardzo przeszkadza mi widok w tym miejscu. Powiem wam, że no nie widzę zbyt wiele i to mnie też boli troszeczkę. Wolim pieprzną, cholera. Ja będę musiał tutaj też sobie poradzić jakimś innym sposobem z tym szkieletem, no bo nie wiem, czy dam radę go wyklepać po 5, jak będę go bił w ten sposób. Zresztą, że te szkielety z dwuręczną bronią są całkiem solidne. Więc no, niestety, jest ciężko w tym miejscu, o przetrwanie trzeba walczyć bardzo mocno. Mój łuk, no... Może ewentualnie jakaś wybuchowa strzała, te sprawy, żebym nakupował trochę tego. Jestem ciekaw, czy nie zostawić tylko tych strzał sobie wybuchowych na później, ale w sumie wiecie co, jedną czy dwie jakbym zużył sobie zobaczyć, czy zadaje jakieś większe obrażenia w takiego szkieleta, to czemu nie, tylko żeby, najgorsze jest, żeby trafić w ogóle w takiego szkieleta, no to jest wiecie, jedna strzała to jest kupa siana, właśnie dwie by wystarczyły, tylko problem jest taki, żeby trafić, wywaliłem chyba 3 strzały w kosmos, mimo że mam 50 w ogóle w ten, w celności, 55 chyba nawet teraz przecież, no tak, 55, a kurczę, nie jestem w stanie trafić szkieleta z odległości metra, to jest upierdliwe, ale jakbym go zrobił na 2 hity, to będzie super, więc taki strzał jeden i drugi idealnie, przyspieszy nam to na pewno zabawę, wiecie, to było 200 sztuk złota, to co teraz zrobiliśmy, więc nie mało siana, ale z drugiej strony, jeśli to ma mi przyspieszyć podróż i zabawę tutaj, w tym miejscu, to jestem za. Właśnie biegnie mi kolejny chyba szkielet, tak? Spuścić manto. Niestety, cholera. Czekajcie, save'a zrobię, bo ładnie poszło z tym pierwszym. Tylko teraz problem w tym, że strzały zmieniłem.
Znaczy szkieleta też się da pokonać normalnie, nie? Że się bronimy, atakujemy i tak dalej, albo go gdzieś zbagować można było. A, czekajcie, a jak o ściany bym się z nim na przykład poprzytulał? Nie, bo on zawsze będzie wtedy blokował ciosy, to jest upierdliwe w szkieletach, że one jak są przyparte do muru, to mają nieskończoną obronę. Zobaczcie, ja bym mógł tak pół dnia teraz siedzieć, próbować go walić na łeb, no on prędzej mnie właśnie walnie. Ojej, przydałby się wybuchowe strzały, żebym mógł zamontować jeszcze raz, tylko że kurczę mnie chłop goni z tą kosą. Ewentualnie możemy spróbować pójść, bo jeśli ja otworzyłem tutaj bramę, to czy po drugiej stronie będą moi ludzie stali? Zobaczmy, jeśli tak, to oni mi pomogą. Tak, są! Hej chłopaki, wiecie co? Przydałaby się pomoc, bo mnie bije jego szkielet. A, fajnie. Udało ci się otworzyć bramę, możemy ruszać dalej. No nie wiem, czy możemy ruszać dalej, jak mnie tu szkielet goni. A nie, ten szkielet ma w dupie mnie. Co tu się stało? Czemu szkielecie, kurde, poszedłeś sobie? Halo, pan szkielet. Proszę mi bić. Hehe, jedna bestia mniej. W sumie niepotrzebnie zużywałem w takim razie. Ojejku, mogę nie zużywać tych pięknych strzał. Ale teraz to zrobiłem. Bo bym otworzył bramę i by mi chłopaki tutaj pomogli. Jestem ciekaw, co jest tam za tym mostem. Czy ja powinienem tam iść, czy powinniśmy kontynuować podróż tutaj? Bo ten most jest dosyć ciekawy. Sprint w ogóle. Okej, to ciekawy zwój. Zaczekaj, droga wydaje się rozdzielać. Proponuję, by Flint poszedł wraz ze mną i kontynuował poszukiwania książki. Pójdziemy na wprost. Cortez i Adrian pomogą ci rozwiązać tutejsze zagadki. Dobrze, rozejrzę się po okolicy. No dobrze, w takim razie mamy tu co niego. Morgenstern sobie tu leżał. Więc chłopaki idą rozwiązać łamigłówki. Wiecie co, ja bym się cofnął jeszcze na tamten pomost, więc chodźcie chłopaki ze mną. Idziemy jeszcze zobaczyć pomost w sumie. Bo tam mi się wydaje, że coś może jeszcze być ciekawego. Tylko czekajcie, czekajcie. Gdzie to się szło? To chyba się tutaj... Czekajcie, tu? Nie. Trzeba się jeszcze bardziej cofnąć. Podejdźmy, zobaczmy, bo bardzo mnie to ciekawi. To chyba tędy było. Co tam może być? Uważajcie na chrząszcze, tylko nie podeptać żadnych chrząszczyków, panowie. Chyba tędy i tu w lewo. Jestem ciekaw, co może kryć się za tamtym mostem, bo tam w ogóle jakaś cutscena się włączyła. Jezu, potrzebuję światła więcej. Nie mam many. Ajajaj. Strasznie tu jest klimat taki mroczny. Po pierwsze, a po drugie jest ciemno jak cholera. Nic tu nie widać. Światełko, hops. Odpalmy, bo spadnę z tego mostu. Boję się, że ten most się w ogóle zapadnie mi pod nogami, jak będę próbował przez niego przebiec. Jest to wielce prawdopodobne. O, tu była dziura w moście! Niech to szlak! Chyba zrobię sobie sejwika. O nie, a gdzie moje światełko, które przed chwilą zużyłem? Niech to szlak. Okej, czyli na drugą stronę chyba będzie ciężko przeskoczyć nawet. Okej, no nie jesteśmy w stanie doskoczyć. Jestem w stanie spaść sobie tutaj na dół. Ale czy jestem w stanie wyjść z tego dołu? To jest dopiero pytanie. Można było próbować tutaj wskoczyć. Gra mnie jakoś przesuwa dziwnie. No, wygląda jakbym mógł tu wskoczyć, ale nawet chłopy za mną pobiegli. Super, fajnie. A czy możemy spróbować jakoś przejść na drugą stronę? Chyba gra ewidentnie chce, żebyśmy nie przechodzili, bo mógłbym się złapać, gdyby tylko mi gra pozwoliła, ale ewidentnie gra nie chce, żebym wlazł. A nie, udało się, hej. No to spoko. Jestem ciekaw. O Boże. Mag, czarodziej, kurde, złodziej. No i jeszcze szkieletonk parszywy. Wiecie co? A czy ja mogę z tym szkieletem sobie zaskoczyć do dziury? Do moich ziomali? Ach, kortezik, kortezik. Co wy tu za balangę robicie? Tam na górze to jest pełno od kurde truboszy, wiecie? Ja sam sobie nie dam rady. Okej, ładnie, Cortez, ładnie. Dobra, ekspik. Tylko widzę, że wy tak średnio jesteście w stanie... Dobra, nie będziemy kombinować. Skoro oni są w stanie przejść, to nie będziemy próbować. My też myślę, że przejdziemy sobie tam później. Na razie się zajmijmy może dalej tematem, chociaż bardzo mnie kusi, żeby tam pójść. Bo tam widziałem, że jakieś itemy leżą, jest ten mag. Wiecie, można by było się pobawić. Ale dobra, wróćmy na razie. Chociaż kurczę, możliwe, że będę musiał i tak tam iść. Ale na razie póki co to chodźmy po prostu sobie dalej. Zobaczmy, co mnie czeka dalej właśnie. Jak tam z czasem stoimy. O kurczę, ty, ja powinien zrobić skończyć, bo to już godzinka odcinka nam się szykuje. No ale dobra, to rozejrzymy się jeszcze ewentualnie, co tu ciekawego. Mamy w ogóle jakiś sprint, to jest też ciekawe, zwój sprintu. O, ty, na dole widzę itemy. Widzę itemy. Czarna perła oraz pierścień zręczności. 300 expa dostałem, nie wiem za co. Chyba tam chłopaki na dole się bawią z czymś. W tym rozwalonym wejściu. Ty, ale pierścień zręczności to była plus 5 będzie? Pewnie tak, pewnie taki zwykły pierścień. Bo ja mam dwa już pierścień zręczności, teraz zostałem trzeci. Ja pierdziel mam trzy. Jakbym miał możliwość zakładania na więcej, większą ilość palców, to bym był bardzo szczęśliwy z tego pierścienia. Słyszę gobliniarskich tutaj w ogóle. Siemano! Siemano! Ło! Co mi bijesz, kurde gnoju? Panowie, wiecie co? Jakbyście mi pomogli z tymi goblinami, to bym był bardzo zadowolony. Dobrze, ładnie, mielonkę robią z goblinów. I zaraz kolejny poziom wbijemy. I to mi się podoba. Ten goblin to jest... Nie, to szkielet po prostu, no dobra. To fajnie, fajnie. Dobrze, dobrze. A gdzie jest... Aha, dobra, jest jeszcze nasz mag.
Dobrze, spoko, że dałem mu lepszą broń, bo bez tego by było, kurczę, krucho. A on dobrze sobie nią radzi. 95% w ogóle wbite. Expa już, więc za chwilę kolejny poziom i mam w sumie pod, chyba pod ręką człowieka, który jest w stanie mi tutaj tego expa... Mogę się nauczyć czegoś od razu przy okazji. Dobra, wejdźmy, podejdźmy. Tu pełno szkieletów w ogóle jest w tym miejscu. Dobrze, że ja mam ludzi od bicia, bo sam bym nie dał rady. W ogóle z łuku któryś przysadził, a to Cortezik z łuku tak przysadził, no bardzo ładnie. Dobra, i kolejny poziom wbity. Za chwilkę Cortez mi pewnie pomoże z tutaj nauką. Dobrze, pięknie. Nawet wam pomoże. O, Cortez, przepraszam. Nie, pomożesz mi z nauką, jak cię będę bił chyba, nie? Dobra, cześć Cortezo. O, tam jeszcze jeden frajer. Wręcz miksturę. O nie, nie mogę go, nie możemy, nie może mnie uczyć, jeśli jest ze mną w teamku, szkoda. Może Cortez by mnie nie... Nie, no Cortez mi przecież uczył rzeczy. Dobra, nieważne. Na razie chodźmy dalej. Jak tam ekipa stoi? Nie, no dobrze jest. A wiecie co, może będziemy kontynuować dalej podróż później? Bo ja widzę, że tam będzie chyba dosyć ciekawie. Bo zaczynają się orkowe szkielety, więc może tym orkowym szkieletem sobie zakończymy na dzisiaj odcinek. Wspólnymi siłami powinniśmy go pokonać raczej. Ja mogę przejąć agro i pięknie, 300 expa. No nieźle się zaczyna tutaj dziać, więc myślę, że w kolejnym odcinku będziemy mogli kontynuować. Wypijmy tutaj co nieco mikstur, bo raczej łóżka tu nie znajdę tak szybko. I będzie fajnie w grobowcu tutaj biegać jakimś, czy co to jest. Znaczy to orkowie mieli jakieś swoje te miejscowe, więc zgaduję, że pewnie będzie tutaj sporo takich szkieletów orków i tego typu rzeczy. Pójdziemy też za ten most, zobaczymy sobie tego szkieleta maga, pobawimy się tutaj, popatrzymy, a póki co dzięki wam za obejrzenie odcinka. Robinos mówił, subskrybuj, łapa w górę, komentarz, zostawiam do waszej dyspozycji, wspieranko, tego typu rzeczy oczywiście też. No i słyszymy się niedługo w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.